maju 1945 roku zakończyła się najbardziej krwawa z wojen w dziejach ludzkości, która zabrała dziesiątki milionów ludzkich istnień. Była to rzeczywiście tam bardzo brutalna, bardzo krwawa wojna i akurat 70 lat temu w maju skończyła się zwycięstwem nad faszyzmem hitlerowskim. Na szczęście dla naszych narodów, narodów Polski, Związku Radzieckiego, skończyła się ona zwycięstwem nad faszyzmem, ponieważ dobrze znamy plany Hitlera i wiemy, jaka rola była ugotowana dla narodów słowiańskich. Wiadomo, że historia nie lubi gdybania, ale tak wyobrazić sobie, co by było, gdyby jednak zwyciężył faszyzm. To by było straszne dla naszych narodów, ale na szczęście odnieśliśmy zwycięstwo, wielkie zwycięstwo 70 lat temu i bardzo duża rola w tym zwycięstwie należy do Was, drodzy kombatanci. To Wasze bohaterskie czyny i czynny udział w zwalczaniu faszystowskiego najeźdźcy sprowadzili do tego, że odnieśliśmy to zwycięstwo. W Rosji utworzono z tej okazji specjalny medal 70 lat zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. I 58 kombatantów z Elbląga i okręgu elbląskiego zostanie odznaczonym tym medalem za czynny udział w walkach z faszyzmem, w zwyciężenie faszystowskiego najeźdźcy. To dzięki Wam, drodzy kombatanci, dzisiaj możemy obchodzić te wielkie zwycięstwo. To dzięki Waszym bohaterskim czynom i tym, którzy oddali najdroższe, co u nich było, swoje życie w walce z faszyzmem, możemy dzisiaj żyć normalnie, pracować i te wielkie zwycięstwo obchodzić. I dlatego wielki ukłon Wam, szanowni kombatanci, za Waszą bohaterską walkę, za Wasze bohaterskie czyny.